Za wielu osób to z pewnością jest ulga, no bo jak może nią nie być, jeżeli nią jest. Otóż Marta Koks odchodzi, odpływa w zapomnienie. Bye bye -o, Martusiu, bye -o. Dlatego, że słyszałem bardzo dużo, bardzo często o osób mi zupełnie obcych. Czyli to już musi być prawda. Daj sobie spokój z osobami. Które nie mają dla Ciebie czasu i ewidentnie nie chcą, abyś kontaktował się z nimi w jakikolwiek sposób. Te osoby wykreśliły Cię definitywnie ze swojego życia, dlatego nie narzuca się im. Niech one sobie żyją tak zupełnie zwyczajnie. Bez ciebie. I tu pragnę powiedzieć już w tej chwili. Tak. Tak. Chciałem sobie spokój z Martą Koks już dawno temu. Dawno, dawno temu. Dużo o niej wspominałem? Owszem, tak, jasne. Chciałby się związać z nią. Ale to było jedynie. To było jedynie danie jej szansy na zasadzie. Wiesz, no. Jeszcze możesz spróbować, jeszcze szansa jest. To może nie jest ta szansa, która była sześć lat temu, ale jeszcze jest. A teraz mówię: Nie ma szans. Zupełnie nie ma szansy. Ja po prostu teraz hen hen daleko do Lorje na innej krainy elfów. Bo nie oszukujmy się, ja jestem elfem. Jestem zjedwabisty i po prostu nie oszukujmy się. Ja jestem wszystkiem Bożym. Dlatego też nie przejmuję się tym wszystkim, czym przyjmują się zwykli śmiertelnicy. Nie przejmuję się zupełnie stwardnieniem Rosjanem ani żadnym brachmanem tego typu. Ja jestem w rękach Boga. Czy mam się przejmować? Bóg dopuścił na mnie tę chorobę, bo to był jedyny sposób, żem zatrzymał się i żebym nie lądował w piekle. Jedyny sposób. A jaki on ukąśliwy jest? Jak mi się to nie podoba, jak ja nie chcę już dłużej w tym trwać. Ale być może, być może jeszcze czegoś winnym się nauczyć. Nie wiem czego. Ale w dusz moja Pan, naprawdę i chwali go duch mój, bo wielką rzecz uczynił mi wszechmocny, jeszcze nie znam, ale ja wiem, że wszystko co chodzi od Boga jest dobre. Dlatego nie mam żadnego szalu. I życzę innym też tego samego. Żeby inni poznali, jak dobry jest Pan Bóg. I żeby podążali za Nim. Wszędzie. Absolutnie wszędzie. Ja wiem, że jedno oko na Maroko, a drugie na Tajwan albo coś tam, na Kaukaz, ale nie pomo to już. Dlatego, że wiem, że dwoje moich oczu spotkają się tam, gdzie powinny się spotkać po śmierci, i tego czego się boję, to powiedzmy, śmierci. To znaczy nie samej w sobie śmierci, bo to w końcu będzie moment, w którym. Przyjdzie na mnie w końcu najwyższy czas. Przyjdzie na mnie to, do czego zmierzam, ale boję się, że to będzie bolesne. Tak sobie myślę, że to jest domeną większości ludzi. Że ludzie boją się tego, jak ta śmierć będzie wyglądała. Dlatego, że, jeżeli ono już nadejdzie, no to chwa Panu po prostu. Chwa Panu, i obyśmy wszyscy podjęli. Właściwą decyzję. Z Panem Bokiem trzymać ciepło. Zapraszam, polecam Jacek Sokurski. Pa, Papa.